Ten mecz był bardziej zacięty, na pewno zaangażowałyśmy w ten mecz. Niestety Kamil wygrał i nie wrócimy teraz do Radomia, teraz musimy się skupić na grze o trzecie miejsce i o wygranie kolejnych trzech. Właśnie taka zadziorna nadzieja, ale no niestety nie pamiętam już nawet jak to wyglądało, pamiętam, że dwa ataki dziewczyny z chemiku skończyły. No i niestety musiałyśmy uznać ich wyższość. Jest o co grać, bardzo nam zależy na zdobyciu medalu w tym roku. Będzie to chyba pierwszy dla Radomki, chociażby w tym nowej odsłonie Radomki i bardzo chcemy go zdobyć. No chyba trener mnie sprawdza, jak sobie poradzę z presją wyjścia z kwadratu, także fajnie, że dzisiaj miałam chyba dobry mecz. Dobrze się czułam, także mogłam pomóc, ale jak już wspominałam w innych wywiadach, myślę, że cały zespół dzisiaj, kto by nie wszedł na boisko, to świetnie sobie radził, więc no, kolejny bardzo dobry mecz przeciwko Radomce. Postawiły wszystko na jedną kartę. Myślę, że każdy by tak zrobił na ich miejscu i cieszyć się, że przetrwałyśmy, bo naprawdę był to bardzo ciężki mecz. Nie wiem, pomidor. Nie wiem, tak naprawdę. Myślę, że dla nas to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Żeby zostać mistrzem, trzeba wygrać ze wszystkimi, powiem dyplomatycznie. Było trudniej, na pewno dziewczyny z Radomia to była ich ostatnia szansa, żeby wrócić do siebie, do domu i zagrać jeszcze trzeci mecz, ale no, cieszę się, że postawiłyśmy kropkę nad i dzisiaj. No i cieszę się po prostu, że już jesteśmy w finale i mamy już chwilę spokoju. Nie traci się pewności siebie, tylko po prostu no, za szybko, nie? Trzeba po prostu jeszcze chwilę poczekać na ten ostatni werdykt i dopiero wtedy się cieszyć, ale no dobrze, że potrafiłyśmy zakończyć w kolejnych dwóch piłkach ten mecz. Bardzo, bardzo fajnie, że możemy liczyć na dziewczyny też, które nie zaczynają i robią dobre zmiany, bo od tego jest zespół, żeby po prostu w tych miejscach, gdzie na chwilę kulejemy, żeby po prostu weszły i rozwiązały sytuację. Tak samo dobre wejście Martyny Łukasik spowodowało dzisiaj kilka fajnych akcji i punktów, więc no super. Ja dziewczynom życzę dobrego meczu. I ŁKS, i Rzeszów są dobrymi zespołami, więc na pewno Rzeszów będzie walczył, ma ostatnią szansę, ŁKS u siebie, więc no liczę na dobry pojedynek.